mówi się, że są takie mecze, w których wychodzi wszystko. I ja patrzyłem na pierwszą waszą minutę, to wydawało mi się, że to jest taki mecz, że będzie wam wychodziło wszystko, dwie akcje, dwie bramki. Świetnie się zaczęło, no i świetnie się skończyło, tak? Tak, bardzo się cieszymy. Zanim piłka tak naprawdę trafiła na nasze boisko, już prowadziliśmy 2-0. Później nieszczęsna bramka na 2-1. Pierwszy mecz przegraliśmy, dzisiaj zwycięstwo. Chciałem podziękować całej drużynie za trud, za siłę. Naprawdę płuca żelazne dzisiaj mieliśmy. Biegaliśmy przez cały mecz, kontrolowaliśmy mecz. Bardzo cieszy, 3 punkty. Wracamy po kilku latach, mamy zwycięstwo i to bardzo cieszy. Wy biegaliście, wy walczyliście, czy mieliście pomysł na grę, czy na tego przeciwnika konkretnie? Biegaliśmy i pomysł w trakcie się pokazał. Prowadziliśmy 2-0, to nam ułatwiło grę, ale graliśmy piłką, staraliśmy się prowadzić grę tam, gdzie trzeba było przytrzymać z przodu, z kontry zagrać i to przyniosło pozytywny efekt. Właśnie rozmawialiście po tym pierwszym meczu, bo też widziałem, jak graliście. Tak. Ściemajdami, dobry zespół, więc jakby tak. Nie ma tutaj ujmy na honorze. Dzisiaj poprawa. Wyciągnęliście wnioski, wiedzieliście już, jak macie zagrać inaczej? Tak, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Też tak naprawdę to był nasz pierwszy mecz. Wróciliśmy gdzieś po pół roku, kiedy nie graliśmy. Naszym celem jest Puchar Polski. W tamtym roku przeszliśmy pierwszą rundę. Jako drużyna tak naprawdę amatorska. Teraz się zaczynamy szykować właśnie do dużego boiska. Red Box dla nas jest przetarciem. Bardzo się cieszymy z dzisiejszego meczu. Rozmawialiśmy dużo, wstawialiśmy się, mieliśmy przygotowane zmiany i to dało efekt. Wracacie po kilku sezonach, tak? Nieobecności. Jest ktoś, kto grał w poprzednim zespole? Czy tak, sporo to jest spora grupa? Tak, jest jeden zawodnik, który grał. Niestety dzisiaj go z nami nie było, był w pierwszym meczu, ale wróci i będzie z nami grał cały czas. No właśnie, jaka siła tego zespołu? Doświadczenie piłkarzy? Kto stanowi jego sile? No dzisiaj piękne bramki strzeliście. Tak, i młodość, i też po części doświadczenie niektórych naszych piłkarzy. O, właśnie leci piłka do nas. Takie dobre podsumowanie i puenta wywiadu, piłka prosto prawie w ręce. Doświadczenie, młodość, siła, mamy wymieszane wszystkie te elementy, które jest to, mogą... Ktoś to napędza wasz zespół konkretnie? Tak, jest kilku chłopaków. Jak pan widział, biegamy, dużo biegamy, walczymy. Mamy chłopaków, którzy nie potrzebują zmian, jedynie żeby trochę się napić i to przynosi efekty. Dzisiaj obrona była szczelna. Bramka nie wiem, czy pan widział. Tak, bramkarz świetny, Grzesiu. Mówię, podziękowania należą się wszystkim chłopakom, bo dzisiejszy mecz był i wybiegany, i doświadczenie, umiejętności. Wszystko zagrał, tak jak pan wspomniał. Są takie mecze, kiedy wszystko wychodzi. Kartka jest, więc... Tak, jest kartka, skład. Tutaj mamy gole, asysty, wszystko jest zapisane, także przejdzie do pamięci naszej firmy i naszej drużyny. No właśnie, wszyscy są związani z firmą, czy wszyscy są pracownikami, czy jaką tak, macie metodę? Tak, są pracownikami. Jesteśmy dużą firmą, zatrudniamy kilkaset osób, w całej Polsce ponad 3000, więc tak naprawdę tak, jesteśmy amatorami, jesteśmy entuzjastami futbolu i cieszymy się, bawimy i myślimy co dalej. No właśnie, zgłosiliście się do Pucharu, tak? Już będziecie w tej edycji również? Tak, czy gracie, też czy będziecie grać? W tamtym roku pierwszy mecz, co było niespodziewane, bo graliśmy sparingi, przegrywaliśmy. Pierwszy mecz wygraliśmy 4-0, duże zaskoczenie, ale też duża siła i energia, którą daliśmy. Drugi mecz już trafiliśmy bardzo dobrą drużynę i niestety odpadliśmy, ale tak jak patrzyliśmy na historię, wiele drużyn, które gra w ligach A-klasowych, B-klasowych, nawet okręgówkach, jeszcze nigdy nie przeszły pierwszej rundy, więc dla nas to było bardzo, bardzo dobre przeżycie. Będziemy się wam przyglądać, cele na tą ligę, przygotować się do pucharu, no ale też powalczyć się tak, w górnej części. Tak, kilka meczy traktujemy jako takie poznawcze, chcemy zobaczyć, bo tak naprawdę nie znamy siły drużyny. Pierwsza nas zaskoczyła, bardzo dobrze grali piłką i tak naprawdę my staraliśmy się grać piłką, dostaliśmy kilka kontr, dobrzy technicznie, szybcy i to się na nas zemściło, bardziej zagęściliśmy tyłę i to przyniosło efekt, nie dawaliśmy się skontrować.